Witam cię, spermiarzu. Fajnie, że wpadłeś. Zapraszam cię na film Elesa. No elo widzowie, dzisiaj jest naprawdę bardzo gorący dzień. I to nie dlatego, że jestem w bluzie i jest 25 stopni na dworze, tylko dlatego, że znalazłem wam po prostu masterpiece. No po prostu nie mogę uwierzyć, że naprawdę takie coś znalazłem. Już wam pokazuję, o co chodzi. Wpisujemy sobie na przeglądarce w taki sposób. Tak, chłopaki i dziewczyny. Zamiast palion wpisujemy Galon. Wtedy wam wyskakuje taki bardzo ciekawy easter egg na YouTubie. I co to jest, zapytacie? No profilowe jest praktycznie takie samo jak Paliona. Zresztą no jest dosłownie jak Paliona. Tylko że zamiast Palion to jest Galon. O co z tym chodzi w ogóle? No to już wam mówię, o co z tym chodzi, moi drodzy. Jest to najlepszy kanał muzyczny na świecie. Mamy tutaj utwory takie jak Pornole, Białe, USA, Ale Dziwką Gra i Pornole 2. Słuchajcie, Pornole ma swój własny sequel, nie rozumiem. Naprawdę w to nie mogę uwierzyć po prostu. Także w dzisiejszym filmie przesłuchamy sobie parę z tych piosenek. Jeżeli wam się spodoba ten film, to zrobię drugą część tego filmu. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo jak sami widzicie, no już przesłuchałem większość tak naprawdę tych nut tutaj. A tak naprawdę przesłuchałem wszystkie, no bo to jest masterpiece. No dlaczego miałbym tego nie słuchać wszystkiego, skoro to jest po prostu takie dobre. Także no, obejrzymy sobie... co my tutaj mamy do wyboru? Obejrzymy sobie Pornole 2, dobra? Zakładam słuchawki. Teraz wyglądam jak kretyn, ale mam nadzieję, że będę wszystko słyszał. No słuchajcie, no beat jest taki sam jak u Paliona, no wiadomo, no... No Palion niestety zlikował wcześniej te nuty. I to są oryginały swoją drogą. Dlatego nie wiem, jakim cudem Palion jeszcze pozwu w ogóle nie dostał. Dlatego no, te bity i tak dalej jest ogólnie wszystko takie same. Tylko to są oryginały, od razu wam mówię. No słuchajcie, no to jest taki przekaz, ludzie. To jest taki dobry przekaz. Co macie, jaki przekaz w ogóle macie w piosenkach Paliona, powiedzcie mi. Nie ma tam żadnego przekazu, tutaj macie wszystko i wyraźnie do rzeczy. No czego chcieć więcej, no to jest po prostu najlepszy kanał muzyczny na świecie. Posłuchajmy sobie dalej. Dobra, słuchajcie, to jest... Kurde, ja w sumie nawet nie wiem, jak to mam komentować. To jest, ja zwykle, no po prostu hejtuję na tym kanale, ale to jest zbyt dobre po prostu. No co ja mogę powiedzieć, no to jest najlepszy kanał muzyczny na świecie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie Galona. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam tutaj suba u niego. Teraz powiem na odwrót niż w moich shortach. Nie subskrybujcie mnie, subskrybujcie jego. To jest takie dobre, że powinniście po prostu to subskrybować wszyscy. Słuchajcie, ogólnie to... Ta piosenka jest, no, jest dobra, tak? No nie oszukujmy się, to jest arcydzieło. No nie oszukujmy się, to jest arcydzieło. Ale nie jest to najlepsza piosenka Galona, dlatego później wam po prostu... Oglądajcie do końca, to zobaczycie więcej piosenek Galona, które są znacznie lepsze niż ta. A to jest naprawdę już wysoki próg. Słuchajcie, słuchajcie, bo teraz Spermon wjeżdża na rejon, słuchajcie. Słuchajcie, o teraz. O, za chwilę już? Teraz macie, patrzcie. To jest mój ulubiony moment z tej piosenki. Wszystkie pornolemy, ruchamy się i ogólnie. To jest takie dobre, to jest godny reprezentant LGBT. Po co macie Pride Month, po co macie te wszystkie parady, jak macie Galona? Przecież Galon to jest savior po prostu LGBT. Galon jest ewidentnie nad tymi wszystkimi ludźmi, no jest po prostu reprezentantem tych wszystkich ludzi. Jak ja bym spotkał kogoś takiego jak Galon, to ja sobie bym z nim pionę. Jak jeszcze inne rzeczy bym z nim porobił, tak? Ale to zostawiam już dla siebie, bo nie można mówić takich rzeczy na YouTubie. Ale tak nie możesz mówić, ty, ja to muszę wycenzurować, tak nie można mówić, to jest bardzo brzydko, nie mówcie tak. Mam nadzieję, że nikt z was tak nie mówi. Wiecie jak dalej leci, zresztą jeżeli nie wiecie, to ja zostawiam link do tego w opisie, będziecie mogli sobie sami przesłuchać. A teraz sprawdzimy sobie kolejną nutę Galona, ponieważ, wiecie co, sprawdźmy sobie białe, ponieważ, powiem wam szczerze, białe jest, nie ruńcie teraz tak charakter off. Białe jest nieironicznie bardzo dobre, w sensie jest naprawdę dobrze zmiksowane. Tekst też jest oczywiście niczego sobie, ale jest naprawdę, jest, myślę, że to jest mój ulubiony z tych wszystkich. Także posłuchajmy sobie. Sperma. To jest takie dobre. To jest niesamowite. Samym odbicie waginy.
To jest takie dobre. To jest szok, ja jestem pod wrażeniem po prostu, że to jest takie dobre. I teraz słuchajcie, wiesz, że taki banger przepraszam, w podróbie. No druga część mi aż tak bardzo nie siada, powiem wam. No nie jest tak dobra ta druga część. Ale tutaj, w oryginale, to jest takie dobre. Masakra, posłuchajcie sobie sami. Sperwana jak bo wali się na pizz, nie waga to daj się. Nie pytam ile połykam, bo połykam tyle, że nie wiem czy w ogóle ważne to jest dla ciebie. I słuchajcie, po przesłuchaniu tego, powiedzcie mi, czy ktokolwiek może w ogóle hejtować Gailona? To jest taki dobry... Boże, jestem... nawet nie mam słów w sumie. To jest pierwszy raz, kiedy nie mam słów, kiedy mówię o czymś na tym kanale. To jest... ja jestem pod wrażeniem po prostu, jestem zaskoczony. I to pozytywnie. Dla moich braci ze spermy tyle, ile chmury jest na niebie. Gdzie ciągle ciemno. Niesamowita. Odtąd się zaczyna, myślę, najlepszy moment tej piosenki. W sensie jest naprawdę dobry. Posłuchajcie sobie tego na słuchawkach, jak to po prostu dobrze brzmi. Tylko ja, sperma, jeśli ciebie nie znam. A zrzucałeś mordę, wtedy czuję niesmak. Ja jestem kurde... nawet nie chciałem mówić, ja przez ten film kurwa prawie nic nie mówię. O co tutaj chodzi, to jest takie dobre. Sperma, to nie moja pierwsza. No dalej wam tego nie będę puszczał, no bo copyright mnie złapie, Palion mnie niestety nie lubi. Nie dość, że ukradł piosenkę, to jeszcze sobie prawa autorskie na niej włączył, rozumiecie to? To powinno być oryginałem. No i w sumie to jest oryginał, ale no YouTube tego nie uznaje za oryginał z jakiegoś powodu. Gailon zasługuje osobnie na wszystko, Palion nie zasługuje na nic. To jest jakaś masakra. Jak można być aż tak chciwym na hajs? Dobrze, myślę, że sprawdzimy sobie jeszcze jedną piosenkę. Myślę, że będzie to USA, no bo w sumie dlaczego nie? Albo wiecie co? Mam lepszy pomysł. Zostawię te inne piosenki na kiedy indziej. W sumie, nie wiem w sumie czy to będzie w następnym filmie czy nie. Przesłuchaliśmy sobie Pornole oraz Białe. I powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobają te noty. W sensie... Charakter off to jest nierejnicznie lepiej zrobione niż to co zrobił Palion. Ja nie wiem kogo Palion zatrudnia do miksowania, ale powinien stracić robotę. To się naprawdę, Palion, ja wiem, że ty masz od cholery pieniędzy i tak dalej. Weź sobie ogarnij tego typa. W sensie ja wiem kto to jest, ale nie będę likować, bo nie jestem frajerem. Weź sobie ogarnij po prostu tego tego kto miksował stąd. I niech on ci zmiksuje te nuty, ponieważ są one zmiksowane tak przynajmniej z 10 razy lepiej. I ja teraz nawet nie próbuję być niemiłym dla Paliona, tylko to jest bardzo dobrze zmiksowane, naprawdę. O tekście to nie muszę mówić, bo to jest oczywiste, że ten tekst jest niczego sobie. No i co ja w sumie mogę będzie dodać? To chyba będzie na tyle. Także no widzowie, jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie o zostawić suba oraz lajka. O tam na dole, no bo w sumie czemu nie. Wbijajcie do Gailona, ponieważ jest to najlepszy rapper w Polsce aktualnie. Jest to godny reprezentant LGBT. No, jest to godny reprezentant tak naprawdę wszystkiego, no nie oszukujmy się, no jest to... hands down, najlepszy rapper w Polsce, no co ja wam mogę powiedzieć. Także wbijajcie do niego, zasubskrybujcie go, bo jest to... upcoming top rapper w całym kraju. I co? W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.